Zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 1, czyli popularny mechanik, mieści się w Końskich przy ulicy Stanisława Staszica 5. To szkoła z już 72-letnią tradycją nauczania. Początki jej istnienia datuje się na rok 1945. Mimo swojej wiekowości od kilku tygodni wygląda ona jak nowa. W roku szkolnym 2016-2017 budynek tzw. mechanika przeszedł gruntowny remont za prawie 7 milionów złotych, polegający na termomodernizacji. Zmieniła się elewacja i szkoła z zewnątrz wygląda na nową. Ważniejsze jest jednak to, czego na pierwszy rzut oka nie widać. W placówce zamontowano specjalny system chłodzenia i doprowadzania powietrza, dzięki czemu uczniowie cały czas będą oddychać powietrzem z odpowiednią zawartością tlenu. Wymieniono także okna. To zaledwie druga taka szkoła w Polsce. Dla przeciętnego ucznia oznacza to możliwość dobrego funkcjonowania organizmu przez pełne 45 minut lekcji, a nie tylko jej pierwszy kwadrans. W szkole wymieniono baterie wodne na oszczędniejsze, a na dachu zamontowano 174 panele fotowoltaiczne. Powstały też pompy ciepła. Zdaniem dyrektor placówki Beaty Jakubowskiej to zmiany, które przyniosą potrójną korzyść. Po pierwsze, z nowych urządzeń będą mogli korzystać uczniowie, zwłaszcza z klasy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Po drugie, szkoła jest bardziej oszczędna, a po trzecie, po prostu nowoczesna. Rozpoczął się już nabór na rok szkolny 2017-2018 do tej nowoczesnej placówki. O wszystkich szczegółach informuje sekretariat pod numerami telefonów 41 372 69 41 lub 41 260 49 34 oraz mailowo zsp1kon@gmail.com. W ofercie jest kilka kierunków w szkole branżowej pierwszego stopnia. To pierwsza taka klasa w województwie świętokrzyskim, mechanik motocyklowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, mechanik monter maszyn i urządzeń, kierowca mechanik. Prowadzenie klas zawodowych to misja nauczycieli z ZSP numer 1. Na rynku jest coraz mniej dobrych fachowców w danych zawodach, a oni cały czas ich kształcą, by ów rynek uzupełniać. Wychodzimy z tego założenia. Klasy zawodowe, oni mają być dobrymi fachowcami, oni mają umieć wykonać coś, mają coś zrobić. Natomiast niekoniecznie kładziemy jakiś specjalnie duży nacisk na przedmioty ogólne, czy można powiedzieć, on niekoniecznie musi być pięknym polomówcą, polonistą, natomiast on musi być dobrym fachowcem. Damy mu samochód i wiemy, że go zrobi. A kształcenie to jest realne. Uczniowie pracują na prawdziwych maszynach i przy realnych autach rozwiązują autentyczne problemy związane na przykład z mechaniką. Po to, by po szkole móc od razu w życiu zająć się uprawianiem tego zawodu. Uważasz, że nie będzie problemu z pracą? Nie, nie będzie. Nie jest będzie. Zapotrzebowanie. Jest, tak. Sprawdzałeś to w jakiś sposób, tak? Nie sprawdzałem, ale jest. Generalnie wiążesz swoją przyszłość. Tak, wiążę. A co lubisz najbardziej robić? No, naprawiać samochody, no wie pan, no wszystko, no co jest, co się zepsuje, to się naprawi, tak? Ale specjalizujesz się w mechanice czy w elektryce samochodowej? W mechanice i elektryce też. Mhm. A co, powiedz, co przed chwilą na przykład robiłeś, albo co w ogóle robicie na praktykach? No w ogóle na praktykach to różnych rzeczy się uczymy. Na przykład spawania, różnych rzeczy, no dużo panowie nas uczą. Wszystkiego, od spawania, od wszystkiego, dokręcania, wszystko. Ale czujesz, że to nie jest zmarnowany czas? Nie. Absolutnie. Absolutnie nie. Oprócz szkoły branżowej można też wybrać szereg profili w tak zwanym technikum. Do wyboru są następujące specjalizacje. Technik architektury krajobrazu z elementami kosmetologii, technik agrobiznesu, technik elektryk, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik mechanik. O kształceniu zawodowym na przykładzie techników elektryków opowiedział nam nauczyciel ZSP numer 1 Sławomir Kołodziejczyk. Godzin jest dużo. Nauka praktyczna rozpoczyna się od drugiej klasy i trwa średnio 7-8 godzin tygodniowo. Można powiedzieć, że mniej więcej 20%, 30% kontynuuje studia wyższe. Czasami nawet jest to większy odsetek, sięgający nawet połowy w niektórych latach. Natomiast większa część, jak zgodnie z potrzebami rynku, znajduje pracę w zakładach pracy. Część również pracuje za granicą. Bardzo innowacyjnym kierunkiem jest technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. To prawdziwy hit ZSP numer 1 w Końskich. W jednym z roczników w związku z dużym zainteresowaniem tą klasą trzeba było uruchomić nawet dwa oddziały. Uczniowie chcą poznawać ten zawód, bo po prostu jest on ciekawy oraz perspektywiczny. Jest to bardzo ciekawy zawód.
dopiero się rozwija, dlatego będą potrzebować pracowników, więc łatwiej będzie znaleźć pracę. Młodzież kształcąca się jako technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej przez 2 tygodnie była w Austrii. Uczestniczyła w konferencjach i praktykach związanych z zieloną energią. Takie wyjazdy są dla niej organizowane cyklicznie. A plany po ukończeniu technikum są bardzo różne. Część osób zakłada swój biznes, część pracuje w Polsce lub za granicą, a jeszcze inni idą na studia. Kiedy już wyjdę, to planuję kontynuować naukę na studiach na kierunku architektury, no ale jeśli ktoś by na przykład nie chciał kontynuować już nauki na studiach, no to może założyć jakąś firmę projektowania ogrodów, szkółkę roślin, no albo pracować w sklepach ogrodniczych i zajmujących się materiałami właśnie ogrodniczymi. Jak wiadomo jednak, w szkole nauka to nie wszystko. Mechanik znany jest z wielu osiągnięć sportowych, między innymi wielokrotnych triumfów w turniejach sprawnościowo-obronnych. Warto dodać, że w ZSP nr 1 funkcjonuje pierwsza w powiecie publiczna klasa o profilu wojskowo-sportowym. Nowością jest, że taką innowację naukową od tego roku mogą wybrać uczniowie każdego kierunku kształcenia. Szkoła wychowała też wielu znakomitych piłkarzy ręcznych, nożnych, siatkarzy czy lekkoatletów. Wydaje się, że w tak mocno związanej z zawodami szkole nie ma miejsca dla artystów. Nic bardziej mylnego. Placówka zdobywa wiele laurów na różnych kulturalnych konkursach i plebiscytach, a na licznych akademiach widać, jak wysoki poziom artystyczny prezentuje młodzież. W popularnym mechaniku możliwe są także wyjazdy na obozy i staże zagraniczne, uczestnictwo w płatnych praktykach, a nawet bezpłatne wyrobienie prawa jazdy kategorii B. Uczniowie przez cykl kształcenia darmowo wyrabiają także różne kursy zawodowe i certyfikaty. To m.in. kurs barmański, grafiki 3D i projektowania reklam, kurs wizażu i stylizacji, kurs na operatora wózków widłowych, AutoCAD, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL, certyfikat IT Essentials i CCNA Cisco, czy kurs dotyczący eksploatacji urządzeń instalacji elektroenergetycznych. To, o czym nie można zapewnić na piśmie, a trzeba to odczuć samemu, to znakomita atmosfera, jaka panuje między uczniami, a także na linii nauczyciel-uczeń w tej szkole. A że w mechaniku da się bawić, to pokazała choćby ostatnia studniówka, na której zagościła wielka gwiazda muzyki dance, Czadoman. I jeszcze teraz czy będę w piekle, a może w piekle? Lub a tańczy jak szalona, krzyczy, piszczy, to jest ona. Równą lalę pokochamy i z równą ręce zostaniamy. Ty chcesz, gdy myśli, ty chciał, nie będzie.